Dobra, moi drodzy, jestem z powrotem. Trzeba było zobaczyć to i owo, jak tam się ładnie nagrywa. Chociaż mogę jeszcze kontrolnie wcisnąć sobie... A. Myśleliśmy, że cię już nie zobaczymy, Irytku. Ta zbroja wygląda nieprzyjemnie. Co powiecie, Bachory? Chcecie się zabawić? To jest też powód, dla którego uważam, że ta gra tym bardziej jest zraszowana, bo tutaj mamy w zasadzie tylko wykorzystanie Rictu Sempre oraz Glacius, gdzie to Glacius powinno być zaraz po zakończeniu jakby tego wyzwania Glacius. W sensie ta walka z Irytkiem powinna być wtedy, a nie pod koniec gry. Jakby to trochę według mnie jest zraszowane z tego. Kurde! Chcę przedliczać o klasiści! I po kłopocie! Dobra robota, Harry! Dzięki! Było całkiem fajnie! Może trochę przesadziliśmy? Patrzcie, jak płacze! Nie martw się! Szybko wróci, by nas znów denerwować! Aj, ty naprawdę jeszcze, kurde, Irytka tutaj usprawiedliwiasz? Hermiona, no nie... Nie załamuj mnie. Dobra, co chciałem powiedzieć, bo ja się zakręciłem trochę. Ta walka z Irytkiem, żeby wykorzystać Glacius, w mojej opinii jest zraszowana i w ogóle ona nie powinna być akurat w tym momencie gry, tylko ona powinna być zaraz po przejściu wyzwania Glacius. To chciałem powiedzieć, bo tak dziwnie trochę walczy się z Irytkiem, tak trochę to na siłę zostało zrobione, że mamy teraz z nim walkę, w mojej opinii. No, tu już byliśmy. A, tego nie robiliśmy jeszcze. A, widzicie, kurde. Halo. Halo. Patrzcie na to, ostatni secret. Halo. 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 I tu nie mamy żadnej karty. Ojoj. Tu nic nie możemy zaczarować, więc szkoda. Idziemy teraz do sklepiku Freda i George'a. Cześć Fred, cześć George. Siemano, siema, siema, witam w mojej kuchni. To hasło nigdy nie zostało sprawdzone. Wyglądasz jednak na człowieka, który nie boi się ryzykować, Harry. No bo się nie boję ryzykować. Dobra, biorę to. Właśnie dostałem to hasło. Nie za bardzo wiem, co jest za tym portretem. W porządku. Kupujemy. To jest ciut zagadkowe, ale jestem pewny, że jest warte dwa razy tyle. Dobra, biorę to. Kupujemy, kupujemy. To hasło nigdy nie zostało sprawdzone. Wyglądasz jednak na człowieka, który nie boi się ryzykować, Harry. No bo nie boję się. Dobra, ryzykować. Biorę to. A tak, to hasło prowadzi do niezmiernie ciekawego, tajemnego miejsca. Ani mrumru. Ani mrumru. Mowa stoi. Właśnie dostałem to hasło. Nie za bardzo wiem, co jest za tym portretem. Dobra, biorę to. To jest ciut zagadkowe, ale jestem pewny, że jest warte dwa razy tyle. Dobra, biorę to. Przykro mi, Harry. Masz za mało kociołkowych pigusków. What the fuck? Ej, jak to za mało? Lol, to kupię sobie. Wiesz, tego chcesz, Harry, przy takiej cenie? Brzmi nieźle. Kupuję. Aha, ja mam 9, ja myślałem, że ja mam... dobra. Kurde. No to pójdziemy sobie do tych portretów, gdzie możemy wejść i tam zobaczymy co i jak, no nie? Bo tam na pewno będą jakieś kociołkowe piegniski. Czy tutaj będzie nam odpalony portret? Poliglota. Poliglota. Poliglota, no. Poliglota. Coś się nie chce otworzyć, ten poliglota. 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 O, teraz się raptem chcę otworzyć. Patrzcie w ogóle, jakie fajne przejście swoją drogą. No, idziemy we trójkę ładnie tutaj. Siubu, dubu, dubu, siaba, daba, daba, du. I mamy walkę, kurde, z choklikami zasranymi, moi drodzy. Ciekawe, co tu w ogóle będzie w tym sekretnym portrecie. Co tutaj gra ma dla nas przyszykowane? Depulso. Okej.
Żeby nie było. Jeżeli chodzi o te portrety, które tutaj teraz... w których w zasadzie... No, które przechodzimy. Kurczę, dlaczego ja się tak dzisiaj jąkam? To jak byłem mały, to... parę razy zdążyłem ominąć jakby te sekretne poziomy. Aczkolwiek nigdy nie miałem z nimi jakiegoś problemu. W ogóle ta skrzynka śmiesznie wygląda, taka, ona chyba trochę mniejsza jest niż ta brązowa, która jest za kratami. Przepraszam, za kratami. Dobra, co tu będzie? Wow, patrzcie na to. Będę mógł za niedługo kupić hasło kolejne. Oj, walka teraz z książkami. Jak ja za nią tęskniłem. Naprawdę, serio? No, jedna skrzynka jest otwarta. O, i mamy kartę. I ta się zamknęła, a ta jest otwarta, lol. XD. Dobra, co żeśmy zdobyli teraz? Topek. Występuje jedynie w Anglii i Irlandii. Ma dość wypaczone poczucie humoru. Zabawia się popychając lub podcinając niczego niespodziewających się przechodniów. A, typowe. Typowe zachowanie jak na takiego, kurde, trolla. No i tyle, możemy opuścić. Nic tutaj nie mamy już do zrobienia. To, co mogliśmy zrobić, to zrobiliśmy. Te portrety się dosyć szybko przechodzi, moi drodzy. Hej, Harry, kup sobie okulary, bo zgubiłeś. Jeśli chcemy wiedzieć, co kryje się za tym portretem, musimy kupić hasło u Freda i George'a. Dobra, tutaj hasło nie kupowałem, sorry. Tutaj chyba też nie. A nie, dumny guzik, jest. Dumny guzik. No, dumny guzik! No, otwieraj się, kurde. I teraz jestem sam. Hermiona i Ron musieli sobie zostać. I to pamiętam, że to wyzwanie akurat... Nie, w sumie... Ten poziom mi też nie sprawiał problemu. Chciałem przez chwilę powiedzieć, że on mi delikatnie może sprawiał problem, ale... Czułem tutaj taką, nie wiem, jak to można powiedzieć, trochę samotność. No bo kurde, Harry tutaj sam przyszedł, bez nikogo, dosłownie. Ej, ale... To miejsce w ogóle... Można byłoby dodać do jakiegoś, kurde, wyzwania, w sensie jako jakiś taki, nie wiem, secret do jakiegoś wyzwania. Czy to, nie wiem, tam Carpe Retractum, czy tam, nie wiem, Glacius. Jakiekolwiek. Przynajmniej tak mi się wydaje. I oczywiście nie muszę podkreślać po 500 razy, że graficznie to zajebiście wygląda, w mojej opinii. Może będziemy mieli 5000 fasolek, byłoby zajebiście. Chocolate Froga mamy. I idziemy dalej. Jeden, jedyny secret. Amarillo Lestoat 1776-1977. Ekscentryczny amerykański wampir. Autor monologu wampira. Pozycji mającej doprowadzić czytelnika do stanu otępienia z nudów. Dzięki czemu staje się łatwą ofiarą wampira. To chyba on był. To chyba on był. No, tak więc zajebiście. Nic tutaj nie mamy, możemy sobie stąd uciekać. To, co miałem zrobić, to zrobiłem. Kolejny portret mamy zaliczony. O, i możemy sobie w ogóle zamknąć. Lol. Śmiesznie. Dobra, więc schodzimy teraz w dół. A, i będę mógł wam pokazać tą skrzynkę. Pamiętacie, jak ta skrzynka została otwarta, co nie? Ona sobie tak przez dłuższy czas była otwarta. No, teraz jest zamknięta. No, i tutaj mamy sekrecik. Ale to nie jest żaden jakiś... O, fioletowa karta wyleciała. Fioletowa karta. Miejmy to na uwadze. Wielka kałamarnica. Zbora starożytnych żeglarzy i studentów Hogwartu. Jeśli zdecydują się na nurkowanie w jeziorze. Mantykora. Rzadkie, niebezpieczne zwierzę. Mantykora jest znana ze śpiewania pięknej pieśni podczas pożerania ofiary. Jej żądło zadaje natychmiastową śmierć. Musiałem to jeszcze raz puścić, bo byłem
Ciekawe, czy czasem nie pominąłem tej karty, no nie? O, Eluwina. I to tyle? No, to tyle, widzicie, nic szczególnego tu nie ma. Kiedyś myślałem, że tutaj coś może się odblokować, ale no niestety nic nie ma tutaj. Szkoda. Będę mógł potem w sumie za niedługo polecieć do sklepiku Freda i George'a, no nie? Dobra, tutaj nie było żadnego portretu. Wiem, że chyba na dole jeszcze był portret. Tutaj? Tak, tutaj. Lunatyk! Oh yeah! Jestem sam znowu! Depulso! Depulso! Oj, ta muzyka, kurde, też jest creepy, powiem wam szczerze. Ta muzyka też jest creepy, jak się tak wsłuchacie w nią. No, potrafi ona, kurde, zrobić ciary na dupie. Halo, chowa. What the fuck? Co tu się odpierdoliło? Ta muzyka, kurde, nie wiem, ona jakoś tak... Znaczy spoko, fajnie, że się pojawiła, ale tak... No nie wiem. Trochę nie pasuje? A, leci teraz muzyka, jakbyśmy właśnie walczyli z ognistymi krabami. Tylko ona często leciała przecież jak były wyzwania Rona. Okej, nie narzekam. Dobra, co tu mamy? Mamy fioletową kartę. Trola mamy. Ho, 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 widziałem na zdjęciu. No, pospolity szkodnik ogrodowy czai się w norze, z której może wyskoczyć i zaatakować przechodnia. Kręcąc młynka złapanym gnomem i wyrzucając poza ogrodzenie, można się ich na jakiś czas pozbyć z ogrodu. No, i to jest gnom, którego, z którym walczyliśmy w Komnacie Tajemnic i w Kamieniu Filozoficznym na PC-ta, pamiętacie? No, to jest właśnie on. We własnej osobie. No, tutaj i tak już nic nie będzie, zapomniałem, że ja atakowałem przecież tę zbroję. Tak więc, no to właśnie to jest to. To, o czym chciałem wam powiedzieć. O! Dyrdymały. Jesteśmy we trójkę! Jej! Depulso! 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 No tutaj nie będziemy mieli nic szczególnego, no nie? No tylko będziemy mogli zejść sobie na dół i patrzcie, ile kociołkowych piegusów! Olul! Olul! Kurcze pieczone! Ładnie! Dobra, co tu mamy? Fioletowa... To jakaś, kurde, ćma jest? Co to, kurde, był za szerszeń? Szerszeń, to niezły szerszeń. Bąk. Wbicie długiego, cienkiego żądła powoduje drgawki, a następnie lewitację. Suszone żądła są składnikami wielu eliksirów. Żądli bąk? Ja pierdzielę, co to za nazwa jest? No i w ogóle to pomieszczenie też przypomina mi miejsce, gdzie moglibyśmy jakieś, kurde, spokojnie wyzwanie z Carpe Retractum, Glacius czy Lapiforce Draconiforce. No bez kitu, no nie mówcie, że nie. Że to nie przypomina jakiegoś pokoju do dodatkowego do jakiegoś wyzwania. Bez kitu. Jesteśmy teraz w ogóle na samym dole. O lol. No nieźle. Trochę to pomieszczenie się zmieniło, nie będę tego ukrywał. Ale to wszystko. To wszystko stąd, co mogliśmy zrobić. Więc... Brakuje nam tylko jeszcze jednego portretu. I wiem, gdzie możemy pójść, tak więc... Pozwólcie, że ja zrobię teraz cięcie i polecę sobie... do Freda i George'a. I zaraz jesteśmy z powrotem. A, i przy okazji pokażę wam, jak wygląda animacja poruszania się schodami. Bo może zapomnieliście. Można byłoby sobie oczywiście ułatwić życie, ale ja jestem znany z tego, że ja sobie lubię często komplikować życie. Cześć Fred, cześć George.
Siema, siema, kurwa, witam. Dawać mi ostatnie hasło. Nie powinniśmy właściwie tego sprzedawać. Prowadzi do bardzo tajemnego miejsca. Ta, w dupie byliście i gówno widzieliście. No i zajebiście. Potem będziemy mogli sobie kartę wykupić przy okazji też. A czemu nie? Mamy dużo fasolek, wykorzystajmy to. Potem będziemy mogli podealować sobie z uczniami i z innych tam dodatkowych rzeczy. Więc teraz idziemy tutaj. Kichawka. Dokładnie tak. I jestem znowu sam. I to jest moje ulubione dodatkowe wyzwanie. To pomieszczenie również przypomina mi jakieś pomieszczenie, gdzie moglibyśmy spokojnie je umieścić w wyzwaniu, nie wiem, nawet kurde Carpe Retractum czy coś. Naprawdę, to właśnie coś takiego mi przypomina. I troszeczkę mi przypomina miejsce, w którym uczyliśmy się... Boże, jak... tego... Lumos, no? W kamieniu filozoficznym na peceta. Trochę mi właśnie to pomieszczenie przypomina. 517 kurde pasztecikowych dyń. Znaczy dyniowych pasztecików, Boże. A wy jakie ogólnie macie wspomnienia z tymi portretami? W sensie te właśnie, co ja teraz robię. Czy może mieliście jakieś problemy z tymi, powiedzmy, poziomami? Dajcie znać, bo jestem ciekaw. Spongibus! Depulso! 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 O lol, ile tego jest? Normalnie deszcz! Dobrze, że te itemki w ogóle nie znikają, no nie? No to by było słabe, gdybym tego szybko nie zebrał i by to zniknęło. Oh yeah, znowu książki. Zajebiście. Tęskniłem za wami, kurde. I za konfrontacją z wami swoją drogą. No i tyle. Wszystkie hasła mamy odkryte. Wszystkie dodatkowe rzeczy mamy zrobione. I teraz zbieramy 31 kartę. I co tu mamy, moi drodzy? Co tu mamy? Jednorożec. Jednorożec to płochliwe stworzenie i w zasadzie unika kontaktu z człowiekiem. Łatwiej go obłaskawić czarownicą niż czarownikom. Rzucanie czarów może go spłoszyć. Krew jednorożca ma niezwykłe właściwości magiczne. Kurde, ładny jednorożec, powiem wam szczerze, naprawdę. No dobra, no to co mogliśmy zrobić, zrobiliśmy, więc tutaj mamy pierwsze dodatkowe rzeczy zrobione. Ale to jeszcze nie jest wszystko, bo zostaje nam lot hipogryfem. Musimy jeszcze 4 loty zrobić hipogryfem. Co tu jeszcze mamy zrobić? O, może teraz pójdźmy do sklepu i pokupujmy te wszystkie karty. Czemu by nie? Raczej one drogie nie będą. Cześć, Fred. Cześć, George. Naprawdę nie powinniśmy sprzedawać tego tak tanio. To znakomita karta. Umowa stoi. Wielki pomarańczowy ślimak z muszlą jadową. Dla bezpieczeństwa należy zakładać rękawice ze smoczej skóry. Okej, bardzo fajna ciekawostka. Czy to naprawdę miało być tak tanie? Nie, dzięki. Może później. Nawet nie wiedziałem, że to mam. Rzadki okaz, Harry. Bardzo rzadki. Okej. Mirabella Plunkett. Jasne. Kupuję to. Zobaczmy. To Mirabella. Mirabella Plunkett. Urodzona 1839. Znana z romansu z Trytonem z Loch Lomond. Rodzice zabronili jej małżeństwa. Zamieniła się w łupacza i nigdy jej nie odnaleziono. Lepiej nie wypuszczaj tego z ręki, Harry. Wszyscy trzecioklasiści tego szukają. Hesper Starki. Świetnie. Pamiętam. Ona była w komnacie tajemnic na PS2.
Hesper Starki 1881-1973. Czarownica, która zajmowała się studiowaniem wpływu faz księżyca na ważenie eliksirów. Naprawdę nie powinniśmy sprzedawać tego tak tanio. To znakomita karta. W porządku. W porządku, biorę to. Brunhilda z Gorzenburg 1556-1639. Jednooka, garbata wiedźma, która opracowała sposób leczenia smoczego trądu. Czemu ona jest łysa, tak tylko chciałbym się zapytać? O, to jest klasyczna karta kolekcjonerska. Haha, klasyczna. Klasyka, chcieliście powiedzieć. Troll górski. Pospolity w górskich rejonach. Bardzo silny, ale głupi. Próbuje pobić każdego, kogo spotka. Bardzo silny, ale głupi. Zajebiście ten narrator to przeczytał. Nie skompletujesz swojej kolekcji bez tej karty, Harry. Świetnie, umowa stoi. 37. Czyli zaraz będziemy mieli połowę kart. Grogan Stamp 1770-1884. Sławny minister magii. Powołany w 1811. No i elegancko. No to karty mamy wykupione wszystkie ze sklepiku Freda and Georgia. Więc żadnych tutaj dniowych pasztecików nie będziemy kupować, żadnych kociołkowych piegusków. Teraz możemy skupić się na innych rzeczach. A mianowicie... Zejdziemy sobie do lochów. Ponieważ w lochach mamy też rzeczy do zrobienia. I w ogóle zastanawia was... Znaczy, wy może na to nie zwróciliście uwagi, ale... Czy nie zastanawiał was fakt, gdzie się podział profesor Snape? Przecież kurde, nie było go w tej gierce. Co jest grane? Czemu profesora Snape'a nie ma? Otóż profesor Snape pojawia się dopiero w Więźniu Azkabanu, ale na PS2, moi drodzy. Tak więc... Tu już byliśmy. Teraz schodzimy sobie w dół. No, teraz schodzimy w dół. I tu nas nie było. A warto tutaj przyjść. Bo tutaj mamy parę rzeczy do zrobienia. Tak więc... Ja zobaczę, gdzie możemy przejść. Tu nie możemy przejść, bo te drzwi są zawsze zamknięte, zresztą tak samo jak i te. Więc... Idziemy! Idziemy ku przygodzie! To jest też mój ulubiony... Ulubiona część poziomu, no nie? W lochach. Bardzo w ogóle ładnie te lochy w tej gierce wyglądają swoją drogą. No, i teraz lecimy w górę, i w górę, i w górę, w górę, w górę. Jeżeli chodzi o ten poziom, a raczej tą w zasadzie sekcję ze skakaniem, no to miałem z nią problemy, jeżeli chodzi o... No skakanie, no nie? Bo czasami, kurde, jakoś tak spadałem w dół, albo były jakieś u mnie dziwne glitche, że nie zawsze się Spongify załadował. O, i walka z choklikami. Kto by się spodziewał? Nie mogło być spokojnie, co nie? No i tak jak mówię, graficznie, jak i soundtrackowo zajebiście się lochy prezentują, w mojej opinii. Dobra, i teraz... Następna karta. Widmołak. Ogromny, kształtem przypominający psa duch bachanka. Niekiedy mylona z elfem. Gniazduje w krzewach. Spłoszona może pokąsać. Zęby ma trujące i ułożone w podwójne rzędy. Bachanka. To nie za bachanka grachanka. I teraz tak. Lecimy sobie jeszcze raz tutaj, dlatego że tutaj mamy dodatkowe itemki do zebrania, jak na przykład właśnie fasolki, czy dyniowe paszteciki. I będę zbierał wszystko. Wszystko, moi drodzy. Powiedziałem wszystko! No, i teraz jest elegancko. Więc tą sekcję mamy zrobioną.
czasami się tak, nie wiem, dziwnie bagują te drzwi. O. Jak? Gesundheit. To tak trochę po niemiecku. Szprecha. Znowu, kurde, ogniste kraby. Po co jesteście tutaj? Po co? Victus Sempra! O, i sztaba. Zawsze lubiłem te sztabę na drzwiach, nie wiem dlaczego. Jak byłem mały, też te drzwi kiedyś rysowałem, jak miałem zajawkę na Harry'ego Pottera. Ale to było, mówię, jak miałem z 5-7 lat, no nie? Jakoś tak, kurde, zawsze te tarcze zadań rysowałem, drzwi, w ogóle wszystko. Ja taki, kurde, byłem rysownik kiedyś mały. Może kiedyś na jakimś live'ie czy coś pokażę moje rysunki, jak kiedyś rysowałem. Bo to naprawdę pozostawia czasami wiele do życzenia, no ale wiecie, jak się było dzieckiem w wieku 5-7 lat, no to czego oczekujesz od dziecka w tym momencie, no nie? No kurde, spadaj! Jezus Maria! Ale on to celowo robi. O, zajebiście się udało. I ostatnia chyba fioletowa karta, co nie? Nieśmiałek, opiekun drzew, potrafi odparować większość ze znanych czarów. Jeśli uzna, że możesz zaszkodzić jego drzewnemu domowi, może spróbować wydrapać oczy. Nieśmiałek, o kurwa. To niezła nazwa. Co tu masz do pohandlowania? Hej, Potter! Chcesz może kupić kartę kolekcjonerską? Możemy. Umowa stoi. Na zdrowie, Harry. Do zobaczenia. Okej. Beatrix Bloxa. 1794-1810. Autorka baśni o Muchomorach. Serii książek dla dzieci zakazanych ze względu na wywoływanie mdłości i wymiotów. Śmiesznie. Co tam będziesz miał ciekawego? Mam do sprzedania karty kolekcjonerskie, jeśli was to interesuje. Oczywiście. Carlota Pink. W porządku. Ciesz się tą kartą. Będę się cieszył. Carlota Pinkstone, urodzona 1922. Sławna działaczka na rzecz nowelizacji zasad tajności Międzynarodowej Konfederacji Czarodziejów i informowania Mugoli o istnieniu czarodziejów. Pani Pinkstone była wielokrotnie aresztowana za demonstracyjne i rozmyślne używanie magii w miejscach publicznych. Kurde, ci czarodzieje to są nieźli zadymiarze, wam powiem. Aresztowanie, kurde. Chcecie kupić karty kolekcjonerskie? Oczywiście, że chcemy. Okej. Brzmi nieźle. Kupuję. To świetny interes, Harry. Oczywiście, że świetny interes. Gliodne. Średniowiecze. Irlandzka druidka odkryła właściwości księżycowej rosy. Kliodne, irlandzka druidka, kurde, czyżby to była żeńska wersja Sylwestra Vardengi, druida znanego? Wiem, to nie było śmieszne. Hej, Potter! Chcesz może kupić kartę kolekcjonerską? Jasne, kupuję to. Proszę bardzo, Harry. Crispin Krąg. 1795-1872. Skazany na Azkaban za uporczywe hodowanie sfinksów na tyłach domu, mimo licznych ostrzeżeń i upomnień. O kurde, ty! Ty, niedobry ty! Chcesz kupić kartę kolekcjonerską, Harry? Brzmi nieźle, kupuję! Obaj zrobiliśmy dobry interes! Dorcas Wellbeloved, 1812-1904. Z
założyciel towarzystwa dla zubożałych czarownic. To chyba założycielka, bo to trochę wygląda jak ona, a nie jak ona, ale dobra, co ja tam wiem? Ja się nie znam. Chcesz kupić kartę kolekcjonerską, Harry? Oczywiście, że chcę. Dymfa Furmycz. A, pamiętam ją. Umowa stoi. Obaj zrobiliśmy dobry interes. Oczywiście, że tak. Będziemy tak długo kupować, aż on sobie pójdzie. Dumfna Furmage 1612-1698. Ofiara słynnego uprowadzenia przez kochliki w Cornwallii. Nigdy nie pozbyła się śmiertelnego strachu przed nimi. Nie udało jej się przekonać Ministerstwa Magii do ich całkowitego wytępienia. Jej to współczuję, kurde. Masakra. Nawet Ministerstwo Magii ma ich w dupie. Mam bardzo rzadki egzemplarz. Znaczy ma ją w dupie. Edgar... A, to znam go. Niebieski. Ciesz się tą kartą. Cieszę się. Skaczę z radości, nie widzisz? Edgar Strulger. 1703-1798. Wynalazca fałszoskopu. No, to pamiętam też. Zbierasz karty? Mam bardzo rzadki egzemplarz. Czarna kolejna. Ciesz się tą kartą. Cieszę się. Skaczę z radości, kurwa, nie widzisz? Elfrida Clark, 1612-1687. Przewodnicząca Rady Czarowników. No i to się zgadza. Kupujemy dalej. Chcesz kupić kartę kolekcjonerską, Harry? Oczywiście, że chcę. Kurwa, pytasz dzika, czy sra w lesie? Biorę to. Na zdrowie, Harry, do zobaczenia. Profesor Amando Dippet, Grogan Stamp, Falco Esalon, starożytna Grecja. Jako pierwszy opisał przypadek animaga. Sam mógł zamieniać się w sokoła. Okej, dobrze. Chcesz kupić kartę kolekcjonerską, Harry? Niebieski. Glanmore. W porządku. Ciesz się tą kartą. Za niedługo będziemy mieli 50. Glanmore Pix, 1677-1761. Słynny pogromca węża morskiego Skromer. Okej, okay, wąż morski, Skromer, podkreślę. Chcesz kupić kartę kolekcjonerską, Harry? Oczywiście, że chcę. Czarna karta znowu. W porządku. Pamiętam ją. Bardzo, Harry. Ignatia Waldsmith, pamiętam ją z tego, z kamienia filozoficznego na PS1. Wild Smith. 1227-1320. Czarownica, która wynalazła proszek Fiu. Fiu, Wild Smith. Okej, okay, można i tak w sumie nawet. Czemu nie? Zbierasz karty? Mam bardzo rzadki egzemplarz. Kolejna czarta... czarna. To świetny interes, Harry. Czarta karna, no. To nie jest o czarta. Sykes, urodzona 1915. Jako pierwsza i jedyna przeleciała nad Atlantykiem na miotle. No, to też ją pamiętam z kamienia filozoficznego. Hej, wy tam! Chcecie kupić karty kolekcjonerskie? Kolejna. Morgana Le Fay. To świetny interes, Harry. Morgana Le Fay, średniowiecze. Przyrodnia siostra króla Artura. Zajmowała się czarną magią. Przeciwniczka Merlina. Le Fay, dobra, Le Fay, niech będzie Le Fay. Chcesz kupić kartę kolekcjonerską, Harry? Oczywiście, że chcę. Niebieska. Dobra, biorę to. Proszę bardzo, Harry. Mungo Bonham, 1560-1659. Słynny uzdrawiacz. Założył szpital magicznych chorób i urazów pod wezwaniem świętego Munga. Pod wezwaniem świętego Munga. Okej. Okay. Ma to sens. Zbierasz karty? Mam bardzo rzadki egzemplarz. Kurde, dużo masz tych kart, powiem ci szczerze. Niebieska. O, tego też pamiętam. Obaj zrobiliśmy dobry interes.
Norwel Tłąk 1888-1957. Zginął, ratując dziecko Mugoli przed rozszalałą Manticorą. Pośmiertnie odznaczony orderem Merlina pierwszej klasy. Kurczę, przykra historia. Poświęcił się. Hej, wy tam! Chcecie kupić karty kolekcjonerskie? Oczywiście, że chcę. Kolejna niebieska. W porządku. Proszę bardzo, Harry. Oswald Beamish, 1850-1932. Pionier walki o prawa goblinów. Może będzie 15 czarna? Chcecie kupić karty kolekcjonerskie? O, kolejna niebieska. Brzmi nieźle, kupuję. Proszę bardzo, Harry. Proszę bardzo, Harry. Zaraz będziemy mieli tutaj, kurde, 60. Tadeusz Tarkel, 1632-1692. Wsławił się spłodzeniem 7 harłacznych synów, których z obrzydzenia zamieniał w jeże. Wsławił się spłodzeniem 7 harłacznych synów, których z obrzydzenia zamieniał w jeże? What the fuck? To nie ma sensu. Chcesz kupić kartę kolekcjonerską, Harry? O, czarna. W porządku. Proszę bardzo, Harry. Zajebiście. Mamy tu wszystko. Wendelina dziwaczna, średniowieczna. Znana z tego, że tak bardzo bawiło ją palenie na stosie, iż pozwoliła się złapać 14 razy w różnych okolicznościach. 47 razy w różnych okolicznościach? Pojebana. Pojebało ją. Chcesz kupić kartę kolekcjonerską, Harry? Oczywiście, że chcę. Niebieska. Biorę to. Obaj zrobiliśmy dobry interes. Pewnie. Jeszcze jak? A kogo żeśmy teraz wzięli? Wilfred Elphick, 1112-1199. Pierwszy czarodziej, którego pobudł afrykański buchorożec. Okej. Okay. I to chyba będę, bo on będzie miał jeszcze 2 niebieskie chyba. Zbierasz karty? Mam bardzo rzadki egzemplarz. Ron, jaki w ogóle zdziwiony. Dojen. Kupuję. Ciesz się tą kartą. Zhu Yan, 4 wiek przed naszą erą. Chiński alchemik. Zhu Yan. No to za wiele się o nim nie dowiedzieliśmy. Aha. I nie masz nic? Oj. Chyba już nic nie ma, chłopak. Ile tym mamy tych kart już? 59 na 80. Kurde. To zostały nam jeszcze tutaj te rzeczy. I będziemy mieli wszystko, moi drodzy. Już naprawdę nam dużo nie zostało. Ale od niego chyba już nic nie kupimy, chyba że on się zbagował. Możemy wejść i wyjść w sumie. Zobaczymy. Bo oni czasami się lubią tak bagować. A jak nie, no to do innego ucznia pójdziemy, po prostu. A, nie chcę już dealować, czyli żeśmy go kurde s... No, chłopak już nie ma czym dealować z nami, no. Trudno się mówi, no. Peszek. Więc poszukajmy innego ucznia. Może kto inny będzie chciał z nami pohandlować kartami. Nie chcesz? Kurde. Kurde! Nie ma nikogo, nikt nie chce z nami handlować? A dlaczego? A co ja zrobiłem? Gdzieś jakąś kartę zostawiłem? Może tu będzie jakiś uczeń, który będzie chciał z nami pohandlować? Nikt nie chce z nami handlować! Ale wy jesteście kurde pały! Ale wy jesteście pały! A, chyba wiem dlaczego.
A, tu będzie ostatnia karta. Haha, dobra, kumam o co chodzi. Więc teraz tak, fioletowa. Gdzieś fioletowej nie mamy karty. A wydaje mi się, że jedna fioletowa może być... W sumie to nie wiem gdzie. Ale wiem, co możemy teraz zrobić. Ponieważ nie mamy nic innego do roboty, to możemy sobie teraz zejść na dół, dokładnie tak, tutaj na dół, i zrobić coś, co powinniśmy wcześniej zrobić. Ale zanim to zrobię, standardowo muszę sprawdzić jedną rzecz.